Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie nareszcie w Overwatchu i warto podkreślić w Overwatchu konsolowym na PS4 oczywiście. Słuchajcie, gra miała swoją premierę 24 maja i mimo że byłem bardzo zarobiony w ostatnich dniach, to zdążyłem już troszkę pograć. To jest... Zdaje się, że ten materiał oznaczy po prostu numerkiem 01, sugerując, że będzie takich materiałów więcej, ale ten pierwszy właśnie odcinek pokieruje tak troszeczkę bardziej właśnie jak typową pokazówkę. Zrobimy sobie takie first impression, powiem wam troszkę o moich pierwszych wrażeniach, o bohaterach, którymi ja lubię grać, którzy mi się podobają, o rzeczach, które ogólnie mi się w grze podobają, a które mi się nie podobają. Mam nadzieję, słuchajcie, bo to jest oczywiście gra bardzo dynamiczna, również na konsoli, mam nadzieję, że mimo tej całej dynamiki i ogromnej akcji, będę w stanie mimo wszystko komentować dla was w jakiś sposób sensowny. Dobra, rundka się właśnie zaczyna bardzo, bardzo szybko z tego, co widzę. Każda śmierć. Ja wybrałem Hanzo, bo Hanzo jest aktualnie moim ulubionym bohaterem. Bohaterów w grze jest 21, dzielą się na kategorie atak, obrona, tank i wsparcie. No i każda z postaci ma swój zestaw wyjątkowych umiejętności. Ja strzelam z łuku. Strzelam oczywiście strzałami takimi, które opadają, więc trzeba troszeczkę brać pod uwagę odległość od celu. I mogę leciutko naciągać cięciwę, mogę troszkę bardziej, mogę maksymalnie. Oczywiście jeśli naciągnę cięciwę maksymalnie, mój pocisk poleci daleko i mocno, więc warto jest chwileczkę wyczekać. To mi się ogólnie w tej postaci podoba chyba najbardziej. O, nie zdążyłem. Siema. Ja będę strasznie lamił, słuchajcie, bo jak gdyby próbując... nie siadło. A mogło siąść. Pokażcie mi tu łaskę. Wiem, że gdzieś tam jest. Łaska jest healerką. Po co ja to mówię? Boże, nie, ja się muszę skupić. Jeszcze raz. Ach, dobrze, słuchajcie, może powiem coś o trybie gry. Tryb gry to polega na przejęciu punktu i utrzymaniu go dla swojej drużyny jak najdłużej. Punkt jest na środku mapy, więc jak gdyby żadna z drużyn nie ma do niego bliżej niż inni. A nie, Reaper, spadaj, nie chcę cię. Wiedziałem, że mnie zabije. Żniwiarz jest postacią, która bardzo łatwo wchodzi przeciwnikom na plecy, potrafi zasiać naprawdę spory damage nieuważnym. A warto podkreślić, że na konsoli obrócenie się o 180 stopni no to troszeczkę wymaga więcej niż na myszy. Podejrzewam, że pecetowcy, którzy oglądają ten materiał, będą zrywać boki, ale prawda jest taka, że grając na konsoli to kompletnie nie przeszkadza, bo masz świadomość tego, że... O, kto nam wleciał? Bo ja go też nie lubię. No, zajechali mnie na maksa. To jest w ogóle brat mojego bohatera, ten, który mnie zabił swoim mieczem. Nie wiem, czy oglądacie shorty animowane od Blizzarda, są świetne, polecam je. Nie tylko fajnie przybliżają postać, ale i nakreślają fabułę, która pozwala troszeczkę inaczej spojrzeć na grę. Coś jeszcze miałem powiedzieć? Co ja miałem wspomnieć? O, dobra, oj, Jezu! Siadłuj, kamerę. Czas mojego ulta. Mój ult jest takim fajnym smokiem, który leci przez całą mapę i... i co prawda nic tam chyba nie ubił. Jak jej nie trafiłem. Zabić łaskę, dobrze, leży łaska. I to też powiedzmy pozbawię chyba armora. Lucio, niestety nie zdołałem go ubić. Dobra, moja drużyna przyjmuje z powrotem punkt, który nam odbito. O, wow, diva wybucha! Niestety obszar, w jakim razi, jest ogromny. To był jej ult, polega na tym, że wyskakuje ze swojego mecha i jej mech po kilku sekundach eksploduje. Naprawdę w bardzo dużym obszarze, oczywiście zdając ogromne obrażenia. Punkt jest nadal nasz, trwa od niego solidna walka. Mam nadzieję, że nie zdążą nam go odbić. O, jest wdowa. Dobra, ubita. Diva znowu tam szaleje. Dobra, może powiem trochę o moich skillach, bo na razie nie mam okazji ich użyć, a warto wspomnieć. To na przykład, co zrobiłem teraz, to jest coś, co nazywa strzała soniczna. Polega w dużym skrócie na tym, że wystrzeliwuje strzałę, która tworzy taką bańkę i w obszarze tej bańki widać przeciwników.
Przez kilka sekund oczywiście, potem to znika. Nie lubię, jak Mei robi te ściany, blokuje moje strzały. Wow, nie, dobra, nie żyję, nie żyję, uciekaj, punkt zajęty, dobra, udało się. Udało się, zginąłem na sam koniec, ale to nie jest istotne, bo wygraliśmy rundę. Wytrzymaliśmy wystarczająco długo przy punkcie i zdobyliśmy punkt dla drużyny. Żeby wygrać rundę, powiedzmy, potrzeba dwóch punktów, czyli musimy jeszcze raz wygrać. Ewentualnie pozwolić im wygrać dwa razy, wtedy oni wygrają. O, ja mam jeszcze umiejętność spinania się na ściany. Nie tylko takie lodowe, takie jak tutaj, ale właściwie na wszystkie inne. Jest to całkiem przydatne, tylko ja jak gdyby tego nie używam, bo wydaje mi się, że jest troszeczkę zbugowane i czasami nie można na tym polegać i tylko się marnuje czas, zamiast go zyskiwać. Mei, naprawdę! To jest głupia pinda. Nie lubię Mei. Dobra. Nie lubię grać na tej mapie z tej strony, ale spróbujemy. Bitu, zdążysz. Ej, ja się zgubiłem. Ja nie jestem tu, gdzie myślałem, że jestem. Ktoś tutaj? Dobra, cel jest aktywny, oni atakują, musimy przejmować. Tracerka uciekła. O, fuck, na górze jest. Leżę, nawet nie było co uciekać. Myślę, że zagramy sobie w dzisiejszym materiale dwie rundki. W drugim materiale zagram jakąś inną postacią, nie Hanzo? Nie dam się tak łatwo pokonać. Nie wyjaśniłem wam mojego drugiego skilla. Przepraszam bardzo, ja mówię, ja dzisiaj bardzo chaotycznie będę prowadził ten materiał, ponieważ zwyczajnie trudno jest i grać, i komentować w tej grze. W takiej grze, w ogóle. Tam na górze ciśnie. Dobra, czas się wrócić i odhealować. Tu na przykład. Zdążę. Tracerka uciekła. I co teraz, moja droga? Tu ktoś sypie. Tam jest wieżyczka. Wieżyczka mnie nie widzi, więc mogę sobie ją po prostu stąd zdjąć. O, zniknęła. W głowie rozwalona chyba. No leżyć! Leży, dobra. Powiesz, że ja się cofnę po heala, bo ma to więcej sensu niż pociskanie potem od punktu spawnu. I rzucimy sobie tą moją soniczną strzałę, o której mówiłem wcześniej, żeby zobaczyć, gdzie są przeciwnicy, a są pewnie... No, zapraszam. Wracają mi się. A, fuck, biegła mi na mnie dosłownie. Wow. Tracerka jest chyba największą zmorą dla Hanzo, ponieważ jest w cholerę szybka, a jak ci wskoczy na plecy, no to już cię ma. Dobra, niestety przeciwnicy wygrali drugą rundę, teraz czas na nas. Czas znowu się odbić. Szpon mógłby odtworzyć imperium twojej rodziny. Można zostawiać grafiki. Kosztem. Ciekawe, z jakiej innej gry, która przypomina Overwatcha, kojarzycie ten motyw, co? Nie da się ukryć, że Overwatch bardzo mocno przypomina Team Fortressa. I nie da się też ukryć, że na szczęście bije Overwatcha na głowę. Przepraszam, Team Fortressa bije na głowę, Overwatch. Cały go pieprzę. Ja tam nie wyskoczę, więc idziemy sobie tędy. Wieżyczkę trzeba ubić jak najszybciej. Kto mnie tam sypie? Tracerka, oczywiście. Tak jak mówiłem, moja największa zmora. Nie popiszę się jakoś szczególnie w tej rundzie, widzę przez nią. Ale tak jak chyba wspominałem na początku, ja jak gdyby robiąc ten materiał nie nastawiam się na to, że będzie to jakiś fajny popis skilla, tylko że będę miał okazję powiedzieć mi więcej, co mi się podoba, co mi się nie podoba. I może, skoro już o tym, to nie podoba mi się rozmieszczenie niektórych skilli na padzie. Na przykład właśnie grając Hanzo, R2 naciągam cięciwe, a jeśli chciałbym teraz
użyć strzały sonicznej, musiałbym nacisnąć przycisk R1, a minus jest taki, że większość ludzi, jeśli nie wszyscy w ogóle moi znajomi, którzy grają na padzie, grają w ten sposób, że trzymają tylko jeden palec na triggerach, co oznacza, że gdyby nie da się teraz włączyć tej strzały sonicznej bez odrywania palca. Najpierw musiałbym wybrać, ale nie w momencie, kiedy już jest naciągnięta. Wyjdzie z tej, czy nie wyjdzie z tej? Nikt się przede mną nie ukryje. Uciekła. Dobra, to wiecie co? To ciu z wami. To jest mój ult, który zabił tylko jedną osobę. Czy też dwie. O, fajnie. Mój ult wygląda w ten sposób, że wystrzeliwuje dosłownie smoki, które przenikają ściany i przechodzą przez całą mapę. I w tym czasie, jak gdyby każdy przeciwnik, który dotknie się z tymi smokami, dostaje całkiem poważne obrażenia. Więc bardzo fajnie, można właśnie na takim punkcie kontroli. Fak, już na starcie, mordzie. Więc to fajnie można na punkcie kontroli zdobyć punkcioszki. Tracy, nie szalej tam. Dobra, wjedźmy na punkcik. A, jest to snajpa wdowa tam szaleje, jeśli nie będę jakoś szczególnie wychylał. Aj, wytrąciła mnie, ale menda. Co za menda. Porażka. Porażka niestety. Wygraliśmy pierwszą rundę, potem dwie przegraliśmy. Tak się czasem zdarza. No i dobra, co się dzieje po wygranej, przegranej rundzie? Jest pokazany play of a game, czyli najlepsze zagranie meczu. Jest to na podstawie różnych algorytmów wybierana najlepsza rozgrywka. Zwykle po prostu pada tutaj najwięcej damage'a ze strony jednej z postaci w bardzo krótkim czasie. No, jak widzicie, zdążył zlikwidować 3 osoby. A teraz, jak gdyby wybieramy gracza, który zasłużył się najbardziej w trakcie tego meczu swoimi osiągnięciami. Jeśli któryś z tych graczy zdobędzie 5 głosów członków wszystkich drużyn, to zdaje się, że dostaje po prostu troszkę więcej punktów doświadczenia na sam koniec. Nie jestem co do tego pewien, więc podchodźcie bezpiecznie do moich słów. Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną rundkę, ale już innym bohaterem. Hanzo, tak jak mówię, jest absolutnie moim ulubieńcem, co oczywiście nie przekłada się w żaden sposób na mojego skilla, ale może zagramy czymś mega podstawowym, takim jak Soldier 76. Soldier 76 jest, wydaje mi się, najbardziej przystępną postacią dla początkujących, ponieważ jego umiejętności są takie, że on może sobie poradzić absolutnie sam w różnych warunkach. Fajnie atakuje, może siebie leczyć i swoją drużynę również. Ma całkiem potężny atak specjalny. No a jego ult to jest w ogóle... To jest tak naprawdę aimbot. Jego ult to jest aimbot, dosłownie. Przez chyba 7 sekund wystarczy, że spojrzę troszeczkę w kierunku przeciwnika i mój celownik automatycznie się do niego przykleja i wszystkie pociski lecą w jego stronę. Dobra, łaska daje mi boosta do damage'a, którego warto byłoby dobrze wykorzystać. Diva padła. Tracerka wychodzi chyba z tej, czy nie wychodzi? Czy przeskoczyła już z tamtej? Nie wiem. Dobra, cel aktywny. Odbieramy. Odbieramy co nasze. Przeżył. Chodźcie po pierwszą pomoc. Leżeć, dobra, leży Soldier. Przeładuj. Łaska dobrze tutaj działa. Niestety padłem. Za bardzo się chciałem połasić na zabicie Hanzo. A ich tam było troszeczkę skierowanych w moją stronę jednak. I chyba Hanzo mnie zresztą dojechał, tak? Nie zwróciłem uwagi. Dobra, z moich umiejętności mam też sprint, który w takich sytuacjach się bardzo przydaje, ja zawsze o nim zapominam. Trzymaj się, łaska. Dobra, tracerka śmignęła w tą mańkę. Aj, czemu nie rzuciłem tego mojego granatnika? Czyżbym nie miał go jeszcze naładowanego?
Dobra. Walczę do sprintujemy. Viva w gotowości! No niestety łupią nas znowu. O, naładował mi się ult, więc go zaraz sobie użyjemy. Leć, dragon. Idźmy może z tej. Widzę was. Pięknie. Tu ktoś mi mignął. Trójeczka, dobra. Nie jest źle. Przestańcie się obijać. Do punktu pole wyłączone. Jest. Soldier zniknął, łaska. Leży. Dobra, Reaper prawie też leży. Leży, fajnie. Punkt przejęty i teraz ich powstrzymujemy. Diva zdaje się, że uciekł. Nie, dobra, nie ucieknie. Nie żyje, żyje, uciekła. Tu Hanzo się czai na moją głowę, nie dostanie jej. Chodźcie tutaj, wyleć. Kurde, dobra. Ubił mnie, ale miałem serię 6 zabójstw. Jak mi w ogóle idzie? Idzie mi spoko, mam, słuchajcie, 3 złote medale w tym momencie. O medalach chyba nie wspominałem, słuchajcie, jak zobaczycie teraz na dole, po lewej stronie. W poszczególnych kategoriach mogę mieć 3 medale, złoty, srebrny i brązowy. No leż, błagam, co jest? Leży, dobra. Odwal się! Nie rozumiem trochę jeszcze obrażeń zadawanych przez Reapera. Potrafi być naprawdę zabójczy momentami. Dobra, bieguśkiem, bo oni zaraz znowu przejmą punkt i znowu przegramy. Atakujcie! Dogrywka. Dogrywka jest taką ostatnią szansą na przejęcie punktu. Jak nam teraz wybiją drużynę... Łaska bije. Leży. Kurde, Diva tam była. Czemu tego nie słyszałem? Usłyszałem, ale było za późno. Przegramy tą dogrywkę, coś czuję. Za sekundę jestem, jakiś status? Nie. Nic nie zrobimy. Nasi gdzieś tam wbiegają, koniec. Nie udało się. Pierwsza runda dla nich. Lecimy z drugą rundą. Ale chciałbym też wyjaśnić, żeby to było jasne. Ja w trakcie rundy mogę zmienić bohaterów. Tylko, że jak gdyby... Nie szczególnie lubię, wiecie? Jak już zaczynam jakimś bohaterem, to wolę z nim cisnąć do końca. Nie mam dużo cierpliwości. Sanitariusz do mnie. Łaska do usług. Mam na ciebie. Moja super zdolność jeszcze się ułoży. 4, 3, 2, 1. Druga. Dobra, lecimy z tematem. Jak widzicie, teraz jest odbicie sytuacji. Melduję pełną gotowość. Dobra, oni nadciągają stamtąd. Już tam z góry wybiegli. Ała, tyły. Hanzo nam tu wbiegł, dziadyga jeden. Diva ma bardzo fajny, to jest właśnie Diva, ona ma bardzo fajny design postaci, ponieważ ona jest taką laską w mechu i ją tam widać właśnie na dziobie w kokpicie. Dobra, jest Reaper na górze, zeskoczył na dół, mam nadzieję, że nikt mi tu na plecki nie wejdzie. Dobra, wchodzimy, jest Diva. Ubijemy ją, spokojnie. Dobrze. Zajmujemy punkcik. Dobra, już nam lecą procenciki. Kurde, nie zdążyłem. Prawie. Mówię, z Soldierem gra się naprawdę łatwo, bo jak widzicie, nie idzie mi jakoś szczególnie dobrze, a mimo to mam 3 złote, 1 srebrny, 1 brązowy medal. Bieguśkiem. Może polećmy z tej mańki. Wow, nie da się. Bohaterowie żyją wiecznie. Zapinamy pasy i startujemy. Czas wyrównać rachunki. Teraz im pokażę. McCree wchodzi tam ze swoim ultem.
Soldier. Czyli bohaterowie nigdy nie umierają. Tak, to nie jest dobry moment, żeby być w środku. Tutaj, wróg! Kąt badania równa się kątowi odbicia. Leży. Łaska też leży. Taktyka tego wymagała. Dobra, przejmujemy i czekamy. I ciśniemy. 25% do 61%. Widzę was. No naprawdę. Nie mówcie, że zmarnuję ulta. Niech ktoś przyjdzie. Zmarnowany. Szkoda. Szkoda, bo nie pokażę w takim razie ulta. O, piękna ściana, Mei. Bardzo udana. Dobra, udało mi się wyjść poza obszar zagrożenia, ale podejrzewam, że zginęło tam dużo naszych. Tam zależy. Dobra, nie zdążą przejąć punktu. Tutaj serka leży, ja też leżę, niestety. Czy tam u nas była Mei? Tak, tam nas Mei ubijała. Nikt jej chyba nawet nie zauważył przez chwilę. To jeszcze nie koniec misji. To jeszcze nie koniec. Jeszcze się bijemy, jeszcze walczymy. Jeśli teraz nie zaatakujemy, cała robota pójdzie na marne. No niestety muszę się z tobą zgodzić. Kto mnie tam bije? Inny soldier. Dobrze, Mei go tam ubije. Ja już zostawiam go w jej rękach. Punkt przyjęty, słuchajcie. 91% mając prawdę przeciwnicy. My 70. Myślę, że jeszcze mamy dużo szansę na wygraną. Rzucam, healujcie się jak potrzebujecie. Leczcie się tutaj. Trzymajcie się razem. Damy radę. Jedzie D.Va. Jest McCree i reszta. Tracy zaraz mi przyjedzie. Dobra, leży. Muszę pamiętać, że nie. Dobra, runda nasza. Jest 1-1, została jedna rundka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Runda trzecia. Najbardziej ekscytująca. Nie rozglądałem się tu właściwie nigdy. Fajne jest to, że każda z lokacji ma swoją historię. Naprawdę, jeśli gracie w Overwatcha i jakimś cudem nie oglądaliście jeszcze tych animacji, czy nie czytaliście komiksów, bardzo wam polecam. Bardzo fajnie zmienia podejście do gry. Nakreśla postacie w zupełnie nowy sposób. Nie lubię tej mapy, jeśli mam być szczery. Nie idzie mi na niej zbyt dobrze. Dobra, healujemy. Chodźcie się podleczyć. Ła! No nie, z McCree na plecach raczej nie miałem szans. I z umiarzem. To jeszcze nie koniec misji. Jestem. No niby my przyjmujemy punkt, ale oni tam walczą całkiem dobrze. Dobra, przyjmujemy punkt. Reaper ucieka. Tracy walczy, ale nieskutecznie. Ja healuję. Punkt jest nasz, dobra. Ja bym wrócił na górę i czekał na ich ruch. Niech oni się tu zwalam do środka, my będziemy dopiero punktować wtedy. Albo ja się może przejdę do nich? Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Naprawdę. No nie, dobra, leży. Taktyka tego wymagała. Chodźcie tutaj, wyleczcie się. Dobra, 200. To maska. Nigdzie się nie wybierasz.
ciśniemy ich strasznie, słuchajcie, oni nie mogą nawet podejść teraz do punktu. No to będzie dobre zwycięstwo, jeśli będzie zwycięstwo. Oczywiście jeszcze nie można nic przesądzać na tym etapie. Żniwiarz. Na środek nic nie utropi. Panika z mojej strony. Odbił mnie, o Boże. Złomiarz, słuchajcie, ta, który jest tak naprawdę zdalnie sterowaną oponą. Śmieszna sprawa. Oj, przejmą to bankowo. Ile ich tam jest osób? Bardzo szybko to przyjęli, więc musi być ich tam po prostu dużo. Widzę was. Oj, za wcześnie odpaliłem, pomyliłem punkty. Widzę was. I znowu zmarnuję ulta. Znowu zmarnowany, przepraszam bardzo, chciałem wam go pokazać, naprawdę. Dobra, leży. Aj, ubił mnie. 90%, myślę, że nie zdążę przejąć. A nawet jeśli, to chyba im odbijemy później znowu. Ile jest? 96, 97, 98, 99 i uwaga, dogrywka. A, bo przyjmują punkt, mają pół punktu przyjętego. Dobra, lecimy. Blisko już jestem. Bomba. Ja healuję. Potrzebuje ktoś leczenia. Dobra. Leci opona. Pięknie, wygrana. Zwycięstwo! Szkoda, że nie pokazałem wam tego ulta, naprawdę głupio mi. Dwa takie totalnie spartolone ulty z mojej strony. Pewnie SS-em zrobił, oczywiście. Nie oczywiście. I mnie tam jeszcze ubił. Cóż za porażka. No, kogo by tu zagłosować? Udział zabiciel 28%? No to chyba całkiem wystarczająco. Proszę bardzo, głos ode mnie. Dobrze, mordeczki, słuchajcie. Tak wygląda granie, moje granie w Overwatcha. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo mi gra się naprawdę bardzo podoba. Wiem, że będzie się często u mnie pojawiała na streamach i myślę, że od czasu do czasu, jeśli oczywiście wy macie taką ochotę, to pojawi się również na kanale. Możecie mi śmiało zasugerować, jakich bohaterów wy mi polecacie, napisać dlaczego. No, tak żebym nie ogrywał tylko swoich faworytów, ale i sięgał również po bohaterów, których ja zwykle nie ruszam. No, dobra. Moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, gra jest strasznie wkręcająca, jest taka typowa w stylu, wiecie, jeszcze jedna rundka, nie? Może teraz może mi się uda wywalczyć play of the game. No, także ja wracam do grania, a na dziś to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo. Pa, pa!